Jestem zmachany, mimo że pierwszy raz od jakiegoś czasu zagrałem całe spotkanie, to, to po prostu jeszcze na tyle czuję te emocje meczu, że spokojnie dłużej moglibyśmy pograć. Na co dzień nie gracie z Czechami, no to jak to jest grać z zespołem, z którym się spotykacie raz na pewien czas? Na pewno trzeba grać skupionym, bo to są zawodnicy, którzy grają po dobrych ligach i po dobrych klubach. Wiedzieliśmy, że jeżeli zagramy na swoim poziomie, to ze wszystkimi w grupie jesteśmy w stanie wygrywać i grać dużo lepszą siatkówkę od przeciwników, ale nie możemy nikogo zlekceważyć i grając na 100% te mecze będą właśnie wyglądały tak, jak wyglądają. Dziękuję. Taki jest plan, żebyście grali raz ty sam, raz Damian sam, raz właśnie na zmianę, czy jak to ma wyglądać? Jakie są plany? Pytajcie trenera. My nie jesteśmy odmówienia o tym na głos. Ja dzisiaj dostałem swoją szansę na pełnym dystansie ze względu na to, że w ostatniej nocy poprawił się stan mojego nadgarstka, dzięki czemu mogłem dzisiaj normalnie grać, z czego bardzo się cieszę. Mój nadgarstek, jak to się zaczęło w ogóle? Zaczęło się od zderzenia z Michałem Kubiakiem w meczu z Francją na kwalifikacjach, z jego butem. A mam nadzieję, że skończyło się właśnie na ostatniej nocy, gdzie w końcu nastąpił jakiś postęp. Czyli jak się dzisiaj czujesz? Już nie było żadnego, nie masz przede wszystkim żadnego bandażu dzisiaj, więc... Zdjąłem. Już zdjąłem bandaż, także nadgarstek cały czas był na sztywno zabezpieczony w trakcie meczu, ale jest ogromna poprawa.